No się ma, Damian z tej strony, a dzisiaj krótki e, komentarz na temat bicia rekordu przez autora Bjornsona w martwym ciągu, na temat tego całego bifu z Edim Hollem, zapowiedzi walki i przede wszystkim komentarze, jakie się pojawiły na necie. I e, na tym chciałbym się głównie skupić w tym materiale, no bo. Fakty już znacie, już pewnie każdy z Was obejrzał sobie relacje, widział jak wyglądało to całe dźwiganie e, góry. E, na pewno widzieliście też zapowiedź walki oraz e, samą odpowiedź jednego hola. E, zanim jednak przejdę do komentarzy, chciałbym poruszyć taką kwestię: e, czy można zaliczyć Hafturowi e, ten cały rekord? No, i teraz tak. Wiadomo, że rekordy bije się na zawodach, na jakichś imprezach sportowych, żeby dany rekord był zaliczony w danej federacji, w danej organizacji. No i to jest wiadome, ponieważ zawody zostały wymyślone po to, żeby zweryfikować, kto jest silniejszy, prawda, kto jest lepszy, szybszy i tak dalej, żeby różni sportowcy w podobnych warunkach mogli się sprawdzić e, w danej dyscyplinie, żeby nie było po prostu żadnych oszustw, prawda? O, na pewno e, pamiętamy przeróżne akcje e, związane z ludźmi, którzy tam... Dźwigali gdzieś u siebie na siłowni albo gdzieś u siebie w piwnicy i uważali, że biją rekordy świata na swoim sprzęcie, jakimś tam piwniczanym, na fejkowych talerzach i tak dalej. No ale tutaj mamy sytuację troszkę, troszkę inną, ponieważ mnóstwo osób zostało w to wszystko zaangażowanych. Była wielka ekipa, były osoby z zewnątrz, była telewizja. Były kalibrowane talerze, na bieżąco było to wszystko ważone. Po prostu mm, ja trochę rozumiem Haftora, ponieważ on przygotowywał się do bicia tego rekordu już bardzo, bardzo, bardzo długo. Ale nie mógł przewidzieć jednego. Przyszła kwarantanna, odwołano wszystkie zawody. Nie mógł tego przewidzieć, nikt tego nie przewidział. Ale z racji tego, że przygotowywał się do tak e, wielkiego wyczynu, no to chciał w jakiś sposób udowodnić, że jest w stanie podnieść te 501 kg. Czy mu się udało? Moim zdaniem tak, ponieważ e, dołożono, tak mi się wydaje, że dołożono wszelkich starań, aby sprzęt był odpowiedni, warunki były odpowiednie, aby nie było tam żadnych e, luk. Myślę, że na sztandze było 501 kg. I on e, ja to po prostu podniósł. Co nie znaczy, że należą mu się jakieś medale z różnych organizacji. Bo przecież, przecież nawet jeżeli ktoś trenuje trójbój siłowy startuje w zawodach, zrobi rekord świata na przykład w takim IPF-ie, no to ma rekord świata i medal w IPF-ie. Ale już na przykład w GPC, WPC czy tam WPA, no tego nie uznają, bo tam po prostu nie startował. Tak samo nie można uznać hawtorowi rekordu świata w jakiejś federacji, bo tam po prostu nie startował. Ale moim zdaniem udowodnił, że podniósł 501 kg, że jest w stanie przekroczyć tą barierę półtony. Kolejna sprawa to ta cała walka, która została ogłoszona. I tutaj chodzi naprawdę o grubą kasę, bo z tego co się orientuję, sam kontrakt na walkę opiewa na sumę miliona dolarów. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Plus jeszcze fakt, że taką walkę na pewno by obejrzały osoby na całym świecie i by z tego były potworne zyski. To teraz wyobraźcie sobie, jakie straty e, wizerunkowe i co za tym idzie jakie straty finansowe by się pojawiły, gdyby nagle się okazało, że. E, że gdzieś tutaj było jakieś małe oszustwo, że haftor wcale nie miał 501 kg na sztandze, albo, albo coś tam jeszcze innego wchodziło w grę. Po prostu wydaje mi się, że, że podniósł 501 kg, udowodnił, że jest na tyle silny, i tyle i, i też nie wydaje mi się, żeby sobie rościł prawa do jakiegoś rekordu świata, yy, bo, bo po prostu nie startował w danej federacji, tak tak samo jak na przykład ktoś bije rekord Guinnessa, no to muszą przyjechać goście z organizacji, która się zajmuje rekordami, bi biciami rekordu Guinnessa. Muszą takiego człowieka przypilnować i komisji nie uznać, że rekord został pobity. No to nie znaczy, że dostanie za to złoty medal z jakiejkolwiek Federacji czy tam, czy tam jakiejś innej organizacji, która się zajmuje sportem. Dostanie po prostu nagro, nagrodę związaną z rekordem Guinnessa i zostanie wpisany do Księgi Rekordów. To jest tyle. A tutaj po prostu na swoich zasadach udowodnił, żeby, że, że jest na tyle silny, żeby przekroczyć barierę 500 kg. Poszło w świat. Myślę, że wiele osób e, nie będzie tego. E, Dyskredytować, bo, bo też też nie wydaje mi się, że autor rości sobie jakiekolwiek hmm, pretensje do, do tytułu Mistrza Świata, skoro nie, nie startował w żadnych zawodach. Chyba, że rości, ale to, to, by był, to by był absurd. Czy powinien to powtórzyć na kolejnych zawodach? Myślę, że by się przydało. Myślę, że on to zrobi, jak już będą y, znowu możliwości, aby organizować takie zawody. A może nawet poniesie więcej? Zobaczymy. Teraz tak, przechodzimy do komentarzy. Najpierw, najpierw sprawa związana z samą walką, bo już zobaczyłem, że, że niektórzy piszą na, na necie, internauci przeróżni, że. Yy, sprawa była ustawiona od samego początku, że ten cały Bif między Edim Holem i Hawtorem Beamstem był ustawiony po to, żeby wypromować walkę. Czy taka jest prawda? Nie wiem. Yy, czy jest to prawdopodobne? Oczywiście, że jest to prawdopodobne, ale. Pomyślcie sami, tak rozbijając to wszystko na czynniki mamy dwóch gości, którzy się nie lubią. Mają do tego prawo, mają do tego powody, bo już przecież sam Eddie wspominał, że Haftor mu zarzucał oszustwo w 2017, kiedy Eddie Hall został najsilniejszym człowiekiem na świecie. Także mają, mają e, powód do tego, żeby się nie lubić nawzajem. Eddie Hall zarzuca Hafterowi to, że no nie powinno się bić u siebie rekordów, tylko powinno się to robić na zawodach, że tylko wtedy jest prawdziwy rekord. Więc, więc też podważa prawda, jego możliwości w pewnym sensie. Więc ci gości naprawdę mają powo poważne powody. Zwłaszcza, że to wszystko przecież rzutuje na ich biznesie, to wszystko rzutuje na ich um, opinii, na, na, na ich temat, na ich autorytetach. Eee, to, są, to, są, to są po prostu powody, dla których oni faktycznie mogą się nie lubić i mogą po sobie jechać. Eee, I teraz wydaje mi się, że ktoś po prostu zwęszył w tym wszystkim interes i postanowił mi zaproponować coś takiego, właśnie jak walka. No to teraz jest modne, prawda? Można na tym mnóstwo kasy zarobić Payper pay per View, prawda wiadomo i stwierdził, że, że spoko to zróbmy z tego jeszcze więcej kasy. Myślę, że na ich miejscu każdy by się zgodził, powiem więcej, jeżeli mamy do czynienia naprawdę z gośćmi, którzy się nie cierpią to wydaje mi się, że oni z jeszcze większą chęcią wejdą do ringu i będą starali się pourywać sobie łby nawzajem, zrobić show, yy, zrobić rzeź na ringu, żeby, żeby ta walka była faktycznie autentyczna. No bo, nie wiem... Jakoś nie zauważyłem, żeby wcześniej Eddie Hall i haftor byli jakimiś wielkimi przyjaciółmi, całowali się po dupkach i, i tak dalej. No, nie bardzo, więc wydaje mi się, że, 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 że to takie gadanie, że to wszystko było po prostu ustawione, to jest trochę na wyrost. I o ile można przyznać, że faktycznie sam ten beef między nimi był. Trochę bardziej podsycany, może, może z większą chęcią jechali po sobie nawzajem e, ze względu na to, że, że już pojawiła się e, okazja do, do walki, to okej, okay, ale, ale nie można powiedzieć, że to wszystko było po prostu fejkowe, że oni sobie wymyślili jakiś konflikt po to tylko, żeby sprzedać walkę. No w, w to nie uwierzę. Po prostu wydaje mi się, że bardziej prawdopodobną sytuacją jest taka. Kiedy dwóch naprawdę gości, którzy się nie cierpią, dostają propozycje, a że są bardzo popularni, no bo jeden, prawda, obaj mają swoje biznesy, obaj się rozwijają w social mediach. Jeden występował przecież w grze o Tron. Eddy też bardzo prężnie rozwija się, e, jeśli chodzi o, swoją, o, o swoje social media, o, o swój kanał na YouTube itd. Tak tak Bierze udział w różnych, w różnych eventach. Więc e, tak, tak wydaje mi się, że to właśnie było w ten sposób, że oni się nie lubili, jechali po sobie i ktoś stwierdził, ej, to może, dajcie sobie po i ludzie nam za to zapłacą, nie? E, Także, także to jest moje zdanie na ten temat, ale teraz przejdźmy sobie do moi, mojego ulubionego tematu, który się pojawił teraz. Nie? E, Haftor podniósł 501 kg, no to teraz jest idealna sytuacja na to, żeby e, jechać po Edimholu. Tak. Ludzie robią memy, jakieś. Ciele hol płacze, gdzieś tam jakieś podśmiechujki z niego, yy, jakieś sugerowanie, że jest słaby. No. Nie chcę się wyrażać, naprawdę. Nie chcę się wyrażać. Yy, ale nie szanuję tego. Nie szanuję, jest to chamskie, paskudne, nieeleganckie, co najmniej, żeby w ten sposób właśnie podchodzić do, do tematu. Nie wierzę naprawdę, że ci ludzie, którzy tworzą memy i tam śmieją się z Ediego, yy, uważają, że podniesienie 500 kg to jest mało. To, że gościu podniósł pół tony, to znaczy, że jest słaby. No. No, no chyba nie. Zwłaszcza, że przecież mamy mnóstwo świetnych zawodników na świecie mnóstwo silnych chłopów, strongmenów, trójboistów, którzy biją rekordu, rekordy na świecie, podnoszą potworne ciężary, o których my, zwykli zjadacze chleba, możemy sobie co najwyżej pomarzyć. Możemy co najwyżej dotknąć takiej sztangi i nie wiem, przeturlać się z trudem. A, a oni to podnoszą. I co, jeżeli ktoś zrobi 460 w ciągu, czy nawet 400 kg, czy, czy, czy 320 chociażby? To znaczy, że jest słaby? No, no nie sądzę. A będąc konsekwentnym, jeżeli ktoś jedzie po Holu, no to powinien jechać po wszystkich innych, no bo cała reszta świata e, od Ediego i od Haftora jest słabsza. To co, teraz mamy nowego króla i, i po starym możemy, mm, możemy tańczyć no tak, mm, powiedzmy, że na groby starego króla? No nie. nie. Nie podoba mi się to, nie szanuję tego i tak dalej. I tak, wiem, oczywiście można sobie mówić, że, że to nie dlatego, że jest słaby, że to, nie wiem, ktoś może się śmiać z niego, ponieważ gdzieś tam pajacował, gdzieś tam... E, mm, okazywał swoją arogancję, czy tam yy, czy tą gwiazdą żył za bardzo, okej, okay, no nie jest ideałem każdego za coś można nie lubić, ale podniósł 500 kilo to nie znaczy, że jest słaby, po prostu Haftor podniósł kilogram więcej yy, u siebie gdzieś tam i i dla mnie mógłby nawet podnieść 550. To nie zmienia faktu, że Eddie Hall podniósł pół tony, i to jest mega wynik, to jest potworny ciężar. I za to należy mu się szacunek. I tak przypomina mi to troszeczkę sytuację z Adamem Małyszem. Ja jako główniarz oglądałem praktycznie każde zawody skoków narciarskich, kiedy zaczynały być trochę bardziej popularne. I pamiętam te pierwsze sukcesy Małysza, kiedy fanów właśnie sportów zimowych ogarnęła taka euforia, że mamy nowego, mamy nowego bohatera narodowego. Bo Adam Małysz, Polak, pokazał, że może być w czołówce światowej. On miał wtedy zdaje się pierwszy jego taki wielki wynik to było czwarte miejsce potem trzecie miejsce zrobił a potem nagle zaczął wygrywać każde zawody z rzędu zdobywać puchary świata zdobywać mistrzostwa złote medale i tak dalej to trwało dość długo a potem nagle się okazało, że no gdzieś tam już ta forma mogła być gorsza albo nie wiem e, e, już nie pamiętam czy że te wyniki faktycznie tak bardzo spadły, no ale zaczął być trzeci, drugi gdzieś tam był. No i zaczęły się, zaczęło się gadanie, że o, już nic z tego nie będzie, a Małyś się skończył. Nie, mimo że on miał już swoje lata, mimo że swoje wypracował i co teraz, teraz należy wieszać na nim psy, bo bo co, bo miał drugie miejsce, a nie pierwsze, do cholery jasnej, gdzie wcześniej zdobywał y, każde trofeum. Na świecie, które, które, które miały jakiekolwiek znaczenie. To, to znaczy, że teraz już się skończył, że, że on już nie jest mistrzem. No, boże, no, to jest naprawdę. Tragedia. Tragedia. Gość, gość, który praktycznie wypromował ten sport, jakim są skoki narciarskie w Polsce. Gość, który. No, no dzięki któremu y, młodzi mieli lepsze warunki do treningów, gdzie więcej osób zaczęło się tym interesować, więcej młodych sportowców zaczęło trenować y, skoki narciarskie. Mieli za co, mieli gdzie, y, mieli z kim, mieli możliwości, takie, których nawet Małysz nie miał wcześniej, prawda? Y, y, I dzięki temu mamy teraz fajną kadrę, która zdobywa świetne wyniki i, i co po niektórzy latają dalej niż Małysz, ale co, co to znaczy, że Małysz już jest słaby? No nie, no, on zrobił naprawdę krok milowy, jeśli chodzi o sport w Polsce i na to, za to należy mu się szacunek. I bardzo mnie denerwuje to, że, że ludzie przede wszystkim e, e, pamiętają czyjeś porażki, a nie pamiętają Triumfów. I jakoś nie wiem, czy to było kiedyś, ale teraz jakoś nie spotykam się z tym, żeby ktoś wieszał psy na Arnoldzie, Schwarzeneggerze, bo on za swoich czasów, ze swoimi warunkami teraz, teraz by raczej nie powalczył na scenie. Tak mi się wydaje, że, że raczej jakby na przykład tamten stary, dobry Arnold wystartował w klasyku, czy by zdobywał najwyższe laury. Wydaje mi się, że nie. No ale też nie ma, co gdy, nie ma co gdybać, no bo wtedy były takie realia, teraz, były, teraz są takie realia. Może teraz by przycisnął, może teraz by zrobił coś innego, może... Wiadomo, nie? Może, może teraz by był znowu mega ale... Yy, no ale świat się zmienia, tak? Wszystkie wyniki idą do przodu. Kiedyś było inaczej, nie ma co tego rozpatrywać. Yy, podobnie z Pudzianem, tak? No... Teraz... Teraz wiadomo, yy, ciężary są większe, no ale Pudzian nie, nie startuje teraz. On no, startował wcześniej. Jak były wtedy takie realia. Więc, więc nie wiadomo, co by się wydarzyło teraz, teraz, gdyby był młody, silny i miał dostęp do tego wszystkiego, co mają obecni zawodnicy. Także. Także po prostu nie wieszajmy psów na starych mistrzach ale też nie wieszajmy psów na nowych mistrzach. No po prostu to są zupełnie inne warunki. ich świat, świat idzie do przodu i żyjemy dalej, tak. I, I warto po prostu podchodzić do tego wszystkiego obiektywnie. Także jest jeszcze jedna rzecz. Jak już mówiłem, ktoś może sobie Ktoś, ktoś może się tłumaczyć, że te podśmiechujki z jednego hola to nie są przez to, że on y, dźwiga mało, tylko dlatego, że, że tam, nie wiem, nie jest przez kogoś lubiany. I okej, okay, spoko. No to wyśmiewajmy go za to, że nie jest lubiany. Dajmy argumenty. Można się, nie wiem, śmiać z jednego hola, że tam gwiazdorzy. Okej. Okay. Dajmy argumenty na to, a nie wyśmiewajmy go z powodu tego, że że dźwignął tylko 500 kg. No serio, nie chcę w tym nagraniu e, przeklinać. mimo że mnie bardzo e, bardzo nęci. E, także tylko pamiętajmy, że wszelkie tego typu treści, jakieś memy, jakieś komentarze takie które się powtarzają non-stop. Inni ludzie to podłapują, inni ludzie to widzą. Yy, mnóstwo młodych ludzi na to patrzy, i sobie ktoś może pomyśleć: okej, okej, okay, okay, to jest spoko, to jest spoko, żeby jechać po starym mistrzu, bo, bo już jest ktoś silniejszy, nie? Ha, śmieszne, że Eddie Hall nie jest już najsilniejszy na świecie, a tak się tym szczycił. A co, wy byście się nie szczycili, jakbyście podnieśli pół tony. Ja myślę, że każdy by się szczycił, jakby 300 kilo podniósł, nie? Ja bym był na przykład mega dumny z, z takiego wyniku, a potem bym szedł dalej i potem jakbym podniósł więcej, też bym był z tego mega dumny. Co? Ktoś mi zabroni? Czy to nie jest powód do dumy? Moim zdaniem jest, zajebisty powód do dumy, że coś takiego wypracowałeś w swoim życiu. I nieważne, że ktoś jest silniejszy, bo zawsze się znajdą silniejsi, zawsze przyjdą młodsi, zawsze, zawsze przyjdą lepsze czasy, lepsze... Techniki, lepsze metody, lepsze yy, środki i tak dalej, i tak dalej. Yy, żeby, żeby, żeby się rozwijać, prawda? Żeby to wszystko szło do, do przodu, ale to nie znaczy, że ktoś, kto kiedyś był leg legendą, to już teraz ma zostać pogrzebany, po podeptany, opluty i Bóg wie, co jeszcze. To jest po prostu paskudne, wstrętne i pluje na to. Także. Zanim pochopnie zaczniecie się z kogoś śmiać, to przemyślcie najpierw sprawę. A potem róbcie, co Wam się podoba. Bo właściwie nie jestem od tego, żeby Was pouczać. No, to tyle na dzisiaj. Na razie. Hej.